Zdalne kształcenie? Praca ze studentami bez osobistego kontaktu? Jeszcze niedawno powiedziałbym, że nie jest to najlepsza metoda nauczania. Dziś, z perspektywy doświadczeń codziennej pracy w tej formie, zdecydowanie polecam ten model kształcenia. Warunkiem, by był on równie skuteczny jak tradycyjny, stacjonarny tryb pracy ze studentami, jest jednak odpowiednie przygotowanie się do niego. Nie można przenieść jeden do jednego narzędzi stosowanych w pracy bezpośredniej. Uniwersytet Śląski wypracował wytyczne, przewodnik po skutecznym kształceniu zdalnym. Jego kluczowe elementy zawarliśmy w tej prezentacji. Gorąco zachęcam do zapoznania się z nią i stosowania w pracy ze studentami. Zacznijmy od wykładu. W formie online realizowany on jest w dwóch modelach. W modelu synchronicznym studenci i wykładowcy uczestniczą w zajęciach w tym samym czasie. W modelu asynchronicznym wykładowca nagrywa materiał wcześniej, a potem udostępnia go studentom. Model synchroniczny polecamy w przypadku mniejszych grup odbiorców. Sprawdza się, gdy wykładowca planuje podczas wykładu dyskusję w grupie oraz wymianę pomysłów między studentami. Oraz gdy wymagana jest interakcja ze studentami, np. monitorowanie ich pracy, odpowiadanie na ich pytania. Model ten jest bardziej zbliżony do tradycyjnego wykładu. A wykład asynchroniczny? Sprawdzi się, gdy nie zachodzi interakcja ze studentami. Tak nagrany wykład można wielokrotnie odtwarzać, co pozwala uczyć się studentom w ich własnym tempie, wracać do wybranych treści, zrobić przerwę, skoncentrować się. Szczegółowa prezentacja ze słownym komentarzem, którą można analizować we własnym tempie, pozwala słuchaczowi lepiej poznać problematykę wykładu. Asynchroniczny model wykładu eliminuje też dwie główne bolączki wykładów online, czyli zakłócenia techniczne i tzw. mówienie do czarnych okienek. Zatem, skoro znamy różnicę między typami wykładów i uznamy, że w danym przypadku efektywniejszy będzie wykład synchroniczny, warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę podczas jego planowania. Jeśli pracujemy w czasie rzeczywistym, musimy przede wszystkim zadbać o skupienie uwagi słuchacza. Polecamy wprowadzenie elementów interaktywnych w formie krótkich zadań do wykonania. Przydatne będą wirtualne narzędzia edukacyjne. Dobrym sposobem na skupienie uwagi studentów będzie również wykonywanie przez nich wspólnej notatki. Należy jednak przygotować się również na problemy, z jakimi trzeba się będzie zmierzyć. Problemy techniczne, utrata zainteresowania słuchaczy, różne poziomy kompetencji cyfrowych słuchaczy, cyfrowe zmęczenie lub przebodźcowanie studentów. Praktyka pokazuje, że największym wyzwaniem przy nauce zdalnej jest aktywizacja studentów. Korzystaj z różnorodnych technik edukacyjnych online. Zaskakuj studentów przykładami. Zróżnicuj materiały dydaktyczne. Sięgaj po zasoby multimedialne w sieci, pamiętając o prawach autorskich. Wyznaczaj studentom kontrolne role, a przede wszystkim zadbaj o określenie zasad pracy grupy i jej dobrą organizację. Pamiętaj, że praca z grupą to proces, który zaczyna się przed zajęciami, a kończy po ich zakończeniu. W pracy online obowiązują szczególne zasady savoir-vivre, które opisane są na stronie naszego uniwersytetu. Pamiętaj też, że w nauczaniu zdalnym sprawdzają się przede wszystkim te metody, które aktywizują uczestników, np. układanka, tutoring rówieśniczy, praca w parach, buz grup czy piramida. Bardzo dobrze sprawdza się praca projektowa, w której wykładowca odpowiedzialny jest za opracowanie zadania, asystowanie, doradzanie oraz ocenę gotowego rezultatu i procesu, który doprowadził do jego powstania. Studenci zaś wykonują szereg wspólnych aktywności. Oceniając studentów, sięgnij po takie metody sprawdzania wiedzy jak quizy, testy, prace pisemne, prezentacje, studia przypadku, egzaminy otwartej książki. Więcej przydatnych porad dotyczących zdalnej pracy ze studentami znajdziesz na stronie zdalny.us.edu.pl.